No trochę korzeni będzie. Tutaj wierbki rosły, jakieś sznureczki. Potem się to pozbiera. Na razie zagłówek będzie na końcu orany, więc jeszcze zdążę to sprzątnąć pewnie. I to będę dokańczał. No ciężko idzie. 40 lat ta ziemia nie była orana. Ta łąka. Kamienie, korzenie. Muszę sobie to sprzątać. Ale to pewnie jutro. Wiedziałem, że będzie wesoło. Takim przeczuwał. O. Niezła sztuka. Jak widać, trochę tych korzeni jest. O. Trzeba bardzo ostrożnie chodzić, praktycznie po całej tej działce. Jest tak nierówno, że jakiś taki nieostrożniejszy krok to grozi po prostu zwichnięciem kostki. Korzenie są. Ale kamieni, kamieni też nie brakuje. Wczoraj wieczorem już nie nagrywałem talerzowania, no ale stalerzowałem tak wstępnie. No. No, jeszcze jakiś korzonek został. Korzonków trochę było, bo tutaj taki wierbki rosły, olszynki, taki słabiutki lasek był swego czasu. No, tutaj jeszcze można byłoby w tym miejscu można byłoby jeszcze przyjechać, ale też wieczorem słabo widoczność, halogeny mi z przodu nie świecą, tylko na lampach odmienia jeździłem. O, a tyle było tego towaru, jeśli chodzi o korzenie. Na dwóch przyczepach, to na jednej i na drugiej. O, może skocz, to będzie lepiej widać. O. I tutaj, no trochę było tego. No i kamieni, trzy szufle i podejrzewam, że jakbym wczoraj miał trochę lepsze oświetlenie, to bym też i czwartą szuflę zebrał. No, takie wieloachne zostały pozbierane, ale takie wiecie, średnie jak pięść zostały. Jeszcze się wałem, to przywałuję. Jakoś to będzie. W końcu na jesieni, w przyszłym roku to będzie sporo tomorany, więc też się trochę wyłoży i też się wyzbiera. No, a teraz zbieram się do kukurydzy.